Witam Państwa. Chcąc przekazać jak najwięcej informacji o wojnie, rozpoczynam cykl rozmów na moim kanale na YouTubie Rozmowy o wojnie w Ukrainie. Dziś pierwszy znamienity gość, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Warszawy. A ja z Kijowa, więc mamy dzisiaj rozmowę między Kijowem a Warszawą i to też mnie będzie interesowało, jakie jest spojrzenie pana generała właśnie ze strony Polski, bo ja jednak mam tą ukraińską perspektywę cały czas tutaj przebywając. Ale zacznę wprost. Panie generale, czy kontrofensywa ukraińska się już zaczęła? Znaczy z tego, co mówi prezydent Zełenski, co mówią jego ludzie z jego otoczenia, ona się zaczęła. Na pewno nie ma takiego wymiaru, takiego zasięgu i rozmachu, jak wszyscy oczekiwali. Bo po działaniach widać wyraźnie, że nie mają takiego dużego rozmachu i z takim potencjałem bojowym, który pozwoliłby doprowadzić do jakiegoś oczekiwanego przez wszystkich przełomu. Dodam jeszcze, że Ukraińcy nie mają przewagi strategicznej na froncie, na całym froncie, co nie pozwala im tej przewagi, którą by mieli wykorzystać w konfrontacji z Rosjanami. Są odcinki frontu, gdzie operacje zaczepne prowadzą, czy natarcie prowadzą Ukraińcy, ale są też odcinki frontu, gdzie Rosjanie atakują, prowadzą natarcie. I żadnych z tych operacji, czy może raczej natarć na poziomie taktyczno-operacyjnym nie ma takiego zasięgu, którego byśmy my oczekiwali od Ukraińców, co deklarował Zełenski, prosząc o sprzęt wojskowy w ramach wsparcia Zachodu. Na północy Rosjanie próbują łamać obronę ukraińską, na północ od Kupiańska, atakują pod Krymienną, bronią się pod Bachmutem i na kierunku zaporowskim, gdzie atakują Ukraińcy. To jest takie przegryzanie frontu nadal. Nie ma tam takich rozstrzygnięć i rozbijania zgrupowań czy obrony rosyjskiej, jak wydawałoby się, mogli to robić Ukraińcy, ale być może jest zupełnie inny zamysł dowództwa ukraińskiego, my nie znamy ich planów. My stąd, z Polski, pewnie pani z bliżej sztabu ma pan większą wiedzę, dlatego nie chcę tu spekulować, znaczy wolałbym prognozować. Natomiast to, co się dzieje w kierunku południowym, nadal moim zdaniem nie jest jeszcze operacją, którą można by nazwać ofensywą. Jest to prowadzone natarcie ograniczonymi siłami na wybranych kilku kierunkach, które wcale jeszcze nie doszły do głównej pozycji obronnej Rosjan. One tak. W tej chwili prawdopodobnie przełamały albo pozycję przednią, albo którąś z linii, z rubieży opóźniania, jakie Rosjanie na tym kierunku przed tą główną pozycją obronną zorganizowali. No i to jest taki tak ogólny wstęp do tego, co się dzieje na froncie. Czyli można powiedzieć... Z mojej perspektywy oczywiście. Oczywiście. Czyli można zdecydowanie powiedzieć, że to główne uderzenie się jeszcze nie zaczęło. Przynajmniej pytam, jak pan to ocenia jako dowódca, jako generał, jako żołnierz, no bo ja to obserwuję tutaj na miejscu i odnoszę ogólnie rzecz biorąc takie wrażenie, że zdecydowanie to główne uderzenie się jeszcze nie zaczęło, że sama operacja owszem się rozpoczęła, natomiast wydaje mi się, tylko tutaj daję to ze znakiem zapytania, że to może być wstęp do czegoś większego. Znaczy zdecydowanie ja, mówiąc o tym, że to nie jest kontrofensywa kilka dni wcześniej, wbrew temu, co mówił Zełenski i jego ekipa, mówimy o tym, że jest to w tej chwili operacja maskowania operacyjnego, która ma zmylić Rosjan co do kierunku głównego uderzenia, co do zamiarów Ukraińców. Bo tak jak powiedziałem też, z kierunku działania, przecież Ukraińcy wiedzą, że Rosjanie na kierunku zaporowskim przygotowali bardzo skuteczną, stałą obronę. I te straty, które oni ponoszą z niewielkim zyskiem terenowym w tej walce, świadczą o tym, że ta obrona jest naprawdę dobrze przygotowana i na tym kierunku te postępy są tak nieznaczne, a przecież ta głębokość obrony jest na kilkanaście kilometrów. Czyli przy tym tempie operacji, jakby była tak prowadzona nadal, nazywając ją kontrofensywą, to Ukraińcy mogli tą obronę przełamać, oczywiście jak im starczy sił, za kilkanaście tygodni nie wcześniej. A zatem nazywam to operacją maskowania operacyjnego, która ma zmylić Rosjan co do zamiaru Ukraińców. Ukraińcy jeszcze moim zdaniem zza Dniepru nie ściągnęli wszystkich wojsk, znaczy zachodniej części, czyli z centralnej i zachodniej Ukrainy, tych wojsk, które przygotowywali. Proszę zauważyć, że pojawiają się informacje
u Rosjan też, że Rosjanie bardzo monitorują, penetrują wszystkie rejony, gdzie są przeprawy stałe przez Dniepr, tak, grożąc nawet zerwaniem kolejnych zapór. O czym to świadczy? O tym, co świadczy, że są przygotowani do tego, żeby zerwać przeprawy stałe na Dnieprze, aby te wojska, które są za Dnieprem, nie dotarły w strefę przyfrontową, czyli zerwać to uderzenie, o którym mówi pan i o którym mówię ja. Zatem ja tego uderzenia więcej, pan mówi. Ja powiem więcej, tak pozwolę sobie wejść w słowo, przepraszam. Rosjanie się na tyle tej przeprawy przez Dniepr boją, że ostrzeliwują łódki nawet z wolontariuszami, kiedy tylko one się zbliżą w rejonie tam, gdzie Tama została zerwana, jeżeli tylko się zbliżą do lewego brzegu Dniepru, bo ja przed chwilą dosłownie wróciłem z Chersonia, jak pan wie, wszedłem tylko do mieszkania, żebyśmy mogli porozmawiać i wczoraj sam byłem pod ostrzałem, tylko dlatego prawdopodobnie, że Rosjanie zobaczyli zbyt dużą ilość łódek w pewnym terenie po prostu zgromadzonych, a te łódki pływały tylko po to, żeby ewakuować cywilów i zwierzęta. I mimo tego Rosjanie, jak tylko widzą łódki na Dnieprze, to strzelają. To ja od razu tak już, skoro wszedłem w słowo, to zadam pytanie, czyli oni się naprawdę obawiają, że ewentualnie dalej Ukraińcy mogliby spróbować przeprawić się przez rzekę? Znaczy wie pan, nie wykluczam, mówi pan w kierunku chersońskim. Tak. Myśmy mówili o tym, że jak zejdzie woda, trochę podeschnie grunt, który pozwoli podejść do lustra wody, bo to jest kluczowa sprawa, wtedy można tą przeprawę desantową zorganizować, ale to jeszcze na to moim zdaniem kilkanaście dni potrzeba, bo ja nie jestem, pan widział na jakim etapie jest w tej chwili, czy wszystka woda zeszła i czy już nie, jeszcze nie, czyli nie ma szans w tej chwili. Szlam jest jeszcze bardzo grząsko, samo wejście do łódki to jest bardzo utrudnione. Ja myślę, że miesiąc. Można sobie wyobrazić, co by było ze sprzętem ciężkim na gąsienicach, który musiałby podejść do lustra wody. Natomiast ja zwracam uwagę na przeprawy stałe na północ od Zaporoża, w kierunku Kijowa. Oni monitorują wszystkie mosty i przeprawy stałe w obawie, że tamtędy będą wojska maszerowały z zachodu w kierunku frontu i będą chcieli te zapory i mosty niszczyć. I oni są moim zdaniem do tego przygotowani, bo oni wiedzą, że jak ruszy ta pięść pancerna zmechanizowana, która została przygotowana przez Ukraińców, a wierzy, że ona jest jeszcze nieruszona i nieużyta, to będą Rosjanie mieli poważne problemy. Ale to już jest plan dowódców ukraińskich. Oni wiedzą, jak i co trzeba zrobić i kiedy zrobić. Mieliśmy tutaj taką teorię z żołnierzami ukraińskimi, z którymi rozmawiałem. Oni sami nie wiedzą, co będzie dalej. Natomiast, że całe to uderzenie w obwodzie zaporowskim, w obwodzie donieckim, tak jak pan powiedział, panie generale, może być uderzeniem maskującym, że to uderzenie kolejne może być w zupełnie innym miejscu, no ale wtedy gdzie? Pyta pan mnie, to ja panu powiem, że ja nie wiem, co jest w planach w Kijowie, natomiast co ja bym zrobił. Tak, ja dokładnie. Monitoruję sytuację i tak jak powiedziałem, Ukraińcy mają przewagi strategicznej. Muszą uderzyć raz, mocno, i rozbić, okrążyć i rozbić jakieś wybrane przez Ukraińców zgrupowanie armii rosyjskiej. Patrząc trochę na historię tej wojny, szczególnie kilku bitew o Donbas, bo tych bitew było kilka, w kwietniu była pierwsza próba operacji zdobycia Donbasu od północy, od Iziumu. Pamięta pan próba sforsowania Siewierskiego Dońca i uderzenie na Kramatorsk, gdzie Ukraińcy kilkakrotnie rozbijali zgrupowanie uderzenie w armii rosyjskiej, które szło od północy. Rosjanie cały czas do tego dążyli i teraz próbowali po przełamaniu Bachmutu też dojść do Kramatorska, żeby zdobyć Donbas. Wydaje się, że ta rzeka, bo Siewierski Doniec, ona jest, płynie tak, takim łukiem od Iziumu aż po Siewierodonieck i na południe. Ja to nazwałem kiedyś w lutym ubiegłego roku łukiem donbaskim, nawiązując może trochę do łuku Kruskiego, a łukiem donbaskim. I proszę zauważyć, że po Kijowie, to jest drugie miejsce, a może stało się pierwszym, gdzie rozgrywają się główne bitwy, główne walki rosyjsko-ukraińskie. To się kumuluje cały wysiłek obu stron w Donbasie, w tym łuku donbaskim. Więc pyta pan, gdzie bym uderzył? Uderzyłbym w Donbas. I tu jest rzeka Siewierski Doniec, bym wykorzystał do izolacji rejonu Donbasu. To znaczy, żeby rosyjskie odwody, które są za Donem, koło na północ od Rostowa,
nie przekroczyły Sybirskiego Dońca, żeby nie doszły do Donbasu, więc Sybirski Doniec byłby jakby celem zasadniczym dojść do Sybirskiego Dońca, okrążyć wojska rosyjskie w Donbasie i je zlikwidować. To byłby sząs dla armii rosyjskiej. I mnie się wydaje, że warunki ku temu są. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, Mógł Donbaski, gdzie Sybirski Doniec izoluje podejście odwodu przeciwnika i można, Ukraińcy to potrafią zrobić, że przeciwnik nie przekroczył rzeki, chociażby pod Siewierodonieckiem. A drugie to to, że w tym rejonie Rosjanie prowadzą natarcie. Oni tam nie są przygotowani do obrony, jak przygotowani są do obrony na południu. Ugrupowanie do natarcia Rosjan, w ogóle ugrupowanie do natarcia jest zawsze inne niż obronne. On jest cały czas w ruchu, w dynamicznym ruchu. I on jest bardzo rozproszone. Tam jest pierwszy rzut, drugi u Rosjan, pewnie odwód jakiś i to jest cały czas manewruje. W związku z tym takie ugrupowanie, które jest w manewrze, rozproszone w terenie, jest wrażliwe na uderzenia, szczególnie skrzydłowe. Nie chodzi o uderzenie od czoła, bo to zawsze będzie wymagało dużego potencjału, ale jeżeli by się udało Ukraińcom uderzyć na północ od Bachmutu w kierunku na Sybirski Doniec i na południu podobnie, to być może udałoby się okrążyć te wojska, wziąć w okrążenie i potem likwidować, przechodząc częścią sił do obrony wzdłuż Sybirskiego Dońca, żeby nie dopuścić odwodów rosyjskich do rejonu bitwy. To jest moja taka idea fix. Być może, być może. I wtedy Doniec Sybirski w tym pana planie chroniłby lewe skrzydło Ukraińców. Czoło i lewe skrzydło Ukraińców, tak. I to byłoby ta rzeka, która, my ją dobrze pamiętamy, a Rosjanie bardzo dobrze zapamiętali pod Izjumem, ta rzeka byłaby barierą, której by nie wolno było pozwolić Rosjanom jej przekroczyć. I zawsze jest tak, panie redaktorze, że, nie wiem czy właściwie to słowo redaktorze, to pan jest reporterem wojennym, ale... Myślę, że właściwe. No, właściwe. Ale zawsze rzeka jest przeszkodą terenową, którą trzeba sforsować. I ona jest dogodna do obrony, a wydaje się, że jakby się udało Ukraińcom dojść do tej rzeki, to będą mieli warunki do tego, żeby powiedzieć, Donbas jest nasz. I to będzie, to by było wielkie wydarzenie dla Ukraińców w samej Ukrainie, ale też olbrzymia, bardzo ważna karta przetargowa 11 lipca na szczycie w Wilnie. Zdecydowanie tak i wierzę w to, że taki jest zamysł operacyjny dowództwa ukraińskiego, bo wszyscy oczekują od nich sukcesu. Wie pan, ja wiem, że wielu obserwatorów, wielu ekspertów jakby naciska na to, żeby już. Nie. Wydaje mi się, że zresztą w każdym sztabie są specjaliści, którzy oceniają sytuację. I nie tyle oni monitorują, co się dzieje na południowym kierunku, bo to jest poziom taktyczno-operacyjny dla tych dowódców, którzy tam walczą, ale z poziomu Kijowa patrzą Ukraińcy w głąb terytorium okupowanego, gdzie Rosjanie mają odwody swoje operacyjne. Dokładnie. Bo największym zagrożeniem dla kontrofensywy wszystkiego, co się dzieje na froncie, to nie jest ta linia frontu i te wojska pod Bachmutem, czy te wojska na Zaporożu, tylko gdzie Rosjanie mają swoje odwody operacyjne i jak one manewrują. I tego się, jeżeli każdy dowódca myśli o powodzeniu w operacji, musi monitorować, śledzić, tropić odwody operacyjne przeciwnika. A one są tak liczne, bo tam ja oceniam, że Rosjanie otworzyli około 2 dywizji, które mają w odwodach, za Donem prawdopodobnie, żeby je cały czas śledzić. I mam nadzieję, że Amerykanie to potrafią i widzą, i Kijów, i dowódcy ukraińscy wiedzą, gdzie są te odwody. Być może Rosjanie część odwodów użyć będą chcieli na kierunku południowym, jeżeli by się udało Ukraińcom zwiększyć tempo natarcia. Ale biorąc pod uwagę fakt rozległych pól minowych, innych przeszkód terenowych, wydaje się, że użycie, tym zwiększenie tempa natarcia przez Ukraińców jest mało realne. W związku z tym Rosjanie wytrzymają jeszcze z odwodami, bo część odwodów zyskali dzięki temu, że zalali Dniepr i wojska, które były w obronie na Dnieprze, wyprowadzili do obrony, pogłębili obronę na tym kierunku zaporowskim. Wydaje się, że Ukraińcy czekają na ten moment, kiedy Rosjanie zrobią ruch z odwodami. Być może
to napięcie na południowym kierunku zmusi Rosjan do użycia części odwodów. To będzie dla Ukraińców sygnał do boju. Już się pojawiają takie informacje, że te odwody zostały częściowo użyte. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Absolutnie dobra wiadomość. Zwłaszcza, że Rosjanie uderzyli, przynajmniej z tego co wiemy, pod Wielką Nowosilką, tam gdzie Ukraińcom udało się te kilkanaście wiosek zająć, wejść no, kilkanaście kilometrów w głąb tego terenu okupowanego przez Rosjan. Tam rzucili swoje oddziały do kontrataku i ten kontratak miał się nie powieść w ogóle. Miał się zakończyć masakrą tej 127 Brygady Zmotoryzowanej, która go miała przeprowadzać. I ja mam teraz takie pytanie do pana generała, na ile ta obrona się wydaje sensowna rosyjska, bo z tego co widzimy na razie, mam nadzieję, że dobrze myślę, to wydaje się, że Rosjanie chcą bronić każdego fragmentu terenu. Oni nie wpuszczają Ukraińców głębiej, żeby próbować obrony manewrowej, tylko bronią właściwie no, każdej linii obrony, nawet do tej, dopiero do pierwszej linii obrony, właściwie tak jak pan powiedział, doszli Ukraińcy, to przecież była jeszcze ta linia przesłaniająca te pierwsze terytoria, które zajęli Ukraińcy, a mimo to Rosjanie próbowali kontrataku. Dlaczego oni się tak bronią? Znaczy generalnie jeden z elementów obrony stałej jest zdolność czy gotowość części sił do prowadzenia kontrataków w przypadku włamania się przeciwnika w ugrupowanie obronne. Prawdopodobnie Rosjanie uznali, że istnieją warunki ku temu, żeby taki kontratak przeprowadzić. Podejrzewam, że Rosjanie źle to przygotowali, pospiesznie to przygotowali i stąd to niepowodzenie w tym kontrataku, ale to jest jeden z elementów prowadzenia obrony. Czyli świadomość tego, że obrona obroną, ale w ramach obrony również przygotowane są wojska odwodowe, drugorzutowe do prowadzenia kontrataków. Teraz powiem panu też, analizowałem trochę, jak Ukraińcy pokonują pole minowe. I powiem szczerze, że to, co było grzechem Rosjan, jeżeli chodzi o życie czołgów na początku wojny, że Rosjanie nie stworzyli środowiska walki czołgom. Czołg jest dobrym środkiem walki i mobilnym, i ogniowo skutecznym, ale bez osłony OPL, bez wsparcia inżynieryjnego, bez osłony piechoty, bez współdziałania wszystkich rodzajów wojsk, ten czołg staje się bezużyteczny, staje się celem, stąd te latające wieże, które oglądaliśmy w pierwszej połowie już wojny. Wydaje mi się, że ten grzech popełniają i Ukraińcy. Bo jeżeli na pole minowe wjeżdża kolumna wozów bojowych, w tym i wozy trałowania, te Leopardy 2R bodajże, no to ja tego nie rozumiem. Jaka jest istota, jaka myśl przewodnia była tego dowódcy, który tą walkę zorganizował? Po pierwsze, pokonanie pola minowego jest problemem niesamowicie trudnym. I długie, znaczy głębokie pole minowe nie pokonuje się czołgami trałującymi. Czołg trałujący z reguły jest do pokonania płytkiego pola minowego lub poszerzenie już wykonanego pola minowego metodą wybuchową. Tam tego nie było. Stąd te straty. Poza tym, wie pan, czołgi, które wchodzą w przejście w polu minowym, się osłania. Czyli środowisko walki się tworzy. Przed czołgami w określonej odległości jest wał ogniowy, który artyleryjski, który miele tą ziemię z obrońcami rosyjskimi, żeby tam nie było strzelców, operatorów, przeciwpancernych policjantów kierowanych i innych, którzy te czołgi, które idą w kolumnie po polu minowym, niszczą. Po pierwsze. Po drugie, stosuje się oślepianie przeciwnika, oślepianie jego środków ogniowych na pozycjach obronnych. Na czym to polega? Artyleria stawia zasłony dymne. Odległe zasłony dymne, takie na 800, 1200, a nawet i więcej kilometra, może 1500, 2 kilometry. I też, jeżeli ta zasłona dymna stoi, to przeciwnik, który celowniki patrzy, widzi dym, a nie widzi czołgów na polu minowym. On te czołgi powinien zobaczyć wtedy, kiedy nagle z tego dymu włania się lawina czołgów. A tam tego nie było. W dzień się oślepia dymami, a w nocy się oślepia jego środki obserwacyjne, celowniki amunicją oświetlającą. Nie wiem, jak to Ukraińcy przygotowują, ale patrząc na straty, jakie ponieśli, wydawało się, w jednym miejscu, gdzie te wozy raczej wyglądają na rozstrzelane później,
no to chyba nie jest to do końca dobrze przygotowane, bo powtarzam, przed Ukraińcami jeszcze mnóstwo pól minowych. Setki tysięcy pól Rosjanie w ziemię włożyli. W związku z tym trzeba być na to przygotowanym, a poza tym te miny są różnorodne. Przeciwpancerne, przeciwpiechotne, kierunkowe, narzutowe, różne. Tam jest zatrzęsienie min. I technika pokonania pola minowego jest problemem bardzo złożonym i trzeba stworzyć warunki do tego, żeby te pole minowe pokonać. Dostałem taką informację inside'owo. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że w tym wypadku, bo wyprzedził pan moje pytanie, ja chciałem zapytać właśnie, czy pan jako dowódca wojsk pancernych też po szkole przecież kawalerii pancernej, jak pan ocenia ten atak, bo ten atak, z którego dostaliśmy nagrania, one są w internecie zarówno z jednej, z rosyjskiej strony, jak i od strony Ukraińców, którzy byli ostrzeliwani, też pojawiły się nagrania na różnych mediach społecznościowych, więc ten atak dość dobrze możemy sobie odtworzyć i ten atak wielokrotnie został już skrytykowany, to jak on był przeprowadzony, jak był dowodzony. Spróbowałem dojść do informacji z wewnątrz, trudne to jest, bo jak pan wie, jest całkowita blokada informacyjna w tej chwili w armii ukraińskiej na temat tego, co oni robią. Natomiast dowiedziałem się mniej więcej tyle, że rzekomo najpierw wysadzono pas po prostu do przejścia tych pojazdów i liczono, że po prostu siła ostrzału artyleryjskiego Ukraińców pozwoli tym pasem przejechać tej kolumnie i ona się wtedy rozłoży, przygotuje do już szyku bojowego. Natomiast Rosjanie w międzyczasie bardzo szybko, bo zauważyli na dronach, co się dzieje, narzutowo zaminowali z powrotem ten teren i dlatego to wojsko, te czołgi, ta kolumna i te wozy bojowe piechoty wpadły w tą, no nie wiem, czy można to nazwać zasadzką, natomiast no, dlatego poniosły klęskę, no bo te straty są spore. I tutaj moje pytanie, czy te straty, o których słyszymy z Zaporoża, one mogą mieć wpływ na ogólne możliwości dalszego atakowania ze strony Ukraińców? Czy to są jednak na razie niewielkie straty? To, co słyszymy, powiedzmy, że kilkanaście leopardów wyłączonych z walki, uszkodzonych lub zniszczonych i no, trochę wozów bojowych Bradley. Znaczy, wie pan, strata sprzętu zawsze jest dotkliwa, bo jednostka wojskowa ma w swojej strukturze organizacyjnej ten sprzęt, tam są załogi, tam są ludzie. Mhm. Ten sprzęt był obsadzony przez żołnierzy. Część żołnierzy na pewno zginęła, nie wyobrażam sobie, żeby tam wszyscy się ratowali. Część żołnierzy na pewno zginęła, czyli ten pododdział został zdekompletowany. Czyli w strukturze tej brygady, która tam nacierała, brakuje co najmniej kompanii wojska w tej chwili, na dni dzisiejszy. Potem, bo w takiej walce są zabici, rani i porażeni. Mało który wraca od razu do szyku bojowego. Więc ten pododdział prawdopodobnie został wycofany już w ogóle z walki, gdzieś tam przegrupowany do rejonu, gdzie odtwarza zdolność bojową. W jego miejsce może kolejnie będzie pododdział. Czy to są duże straty? Jak na, wie pan, początek tej operacji to są duże straty, bo zysk jest niewielki. Straty po stronie przeciwnika, my nie wiemy, jakie są. Natomiast to jest na pewno strata dotkliwa. I poza tym, wie pan, jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Czynnik psychologiczny. Ta informacja o tym, że nadziali się na pole minowe, posza w brygadzie, batalionie, brygadzie i wszędzie, wszystkich jednostkach wojskowych. To też paraliżuje dowódców. Jest tak na polu walki, że jak jeden czołg stanie na polu minowym, od wybuchu miny, to wszyscy dowódcy, którzy patrzą na boki, też stają. I od razu się cofają. Nie idą naprzód, bo nie wiedzą, czy przed nimi nie ma też min. To jest bardzo trudny temat. Uważam, że to jest dotkliwa strata na pewno. Sądzę, że Ukraińcy mają zdolności do tego, żeby je uzupełnić, to straty w jednostce bojowej. Choć nawet mówią niektórzy Niemcy szczególnie, że oni natychmiast leopardy uzupełnią. To zgoda, leopardy są potrzebne, ale skąd mieć załogi, wyszkolone załogi. Jeżeli Ukraińcy mają zapasowe załogi, do tego się przygotowali, to dobrze by było. Ale nie sądzę, żeby tak było. Także to jest problem dla Ukraińców dość poważny. I to jeszcze jest to, co pan powiedział o tym, że bo oni wytorowali prawdopodobnie metodą wybuchową przejście w polu minowym. To jest 100 metrów taka
ładunek wybuchowy wybucha, jest to albo trotylem, albo to termobaryką. Się robi, detonuje się miny, które są zakopane właśnie tą falą uderzeniową od wybuchu. To jest około 100 metrów długość przejścia poluminowym, ta droga. A jeżeli nie, Rosjanie mają takie zdolności, że natychmiast wykonują narzutowe pole minowe, to Ukraińcy mają problem. Bo to jest narzutowe pole minowe, to wykonują środki manewrowe mobilne. I one strzelają minami różnego typu też. Między Grad strzela takimi minami narzutowymi, choć te miny narzutowe z Grada, one nie są tak silne jak typowo przeciwpancerne miny. Jednak to są miny. No rozumiem. No i mogą zatrzymać taką kolumnę, a wtedy ona dostaje się, niestety, może się dostać pod ostrzał artyleryjski, tak jak w tym wypadku. Ostrzał artyleryjski i przeciwpancerny, bo tam na jednym z filmów widziałem, na pewno został bardziej trafiony rakietą przeciwpancerną. Tak. Bo na wylot go przebiła. Prawdopodobnie później helikoptery K-52 już niestety strzelały z tych powietrze-ziemia PPK, czyli tych pocisków przeciwpancernych. No to teraz pytanie kolejne, gdzie jest osłona przeciwlotnicza dla tych pododdziałów, które wyszły w pole metodą towarzyszenia? Zawoza, czołgami i Bradleyami idą wyrzutnie rakiet mobilnych, które osłaniają ich przed atakami śmigłowców. Po drugie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli rzeczywiście do takiej rzezi doszło, natychmiast są stawiane zasłony dymne, żeby uniemożliwić przeciwnikowi prowadzenie ognia obserwowanego, celowanego. To tak chyba nie było. Trudno powiedzieć. Ale to jest dobra lekcja. Mi się wydaje, że z tej lekcji wyciągną Ukraińcy wnioski. Oczywiście. To teraz moje pytanie, bo ja jednak obserwuję od jakiegoś czasu i to będzie taki gorzki fragment tej rozmowy, że ja obserwuję, wspominałem o tym panu, kiedy się widzieliśmy w Warszawie w trakcie gali, że obserwuję jednak coś takiego po stronie Ukraińców, że to dowodzenie coraz mniej skupia się na tym, żeby chronić swojego żołnierza, że rzeczywiście dowódcy liczą się z pewnymi stratami i poświęcają swoich żołnierzy. I to w pewien sposób, przynajmniej mi, cywilowi, przypomina niestety podejście do żołnierzy rosyjskie, raczej wywodzące się z tych sowieckich czasów. Czy tak rzeczywiście myśli pan generał, że jest, że im dłużej trwa ta wojna, tym mniejszy szacunek też do swoich żołnierzy, czy może rzeczywiście, i tutaj pytanie do pana jako doświadczonego generała, doświadczonego dowódcy, są takie momenty, kiedy się przede wszystkim bierze pod uwagę to większe dobro, to znaczy co jest ważniejsze w tym wypadku, poświęcenie iluś wozów, iluś żołnierzy, czy zwycięstwo? Czy wie pan, moim zdaniem nie ma nic cenniejszego ponad życie żołnierza. Doświadczałem pewnych sytuacji w Iraku, w Afganistanie, wiem, jak drogie życie powinno być każdemu dowódcy, życie jego żołnierzy. Jeżeli dowódcy nie szanują swojego żołnierza, to żołnierz takiego dowódcy nie poważa. Przeciwnie, szuka błędów w jego dowodzeniu i on mu nie wytyka. Ale nie jest gotowy do poświęceń. Nie jest gotowy do pełnej determinacji w walce, bo wie, że jest źle dowodzony, bo wie, że go dowódca pcha za wszelką cenę do wykonania zadania, poświęca jego życie. Dla mnie takim przykładem szczególnym, jeżeli chodzi o Ukrainę, to cały czas był Bachmut. Ja nie wiem, ile wojska stracili Ukraińcy w Bachmucie, my się nie dowiemy, ile brygad tam zostało utraconych, w Bachmucie, ale mój wniosek był jeden od początku, że dowódcy dowodzący operacjami w Bachmucie byli gotowi do wszystkich poświęceń, aby osiągnąć cel polityczny, czyli utrzymanie symbolu, jakim był Bachmut. Wie pan, jeżeli dowódcy tak ewoluują ukraińscy w kierunku takim, który powoduje to, że oni są gotowi poświęcić życie żołnierzy za wszelką cenę oczywiście, do osiągnięcia celów nawet taktycznych, nieznaczących, to jest to bardzo źle. Bo wydaje się, że ta rewolucja personalna wśród dowódców ukraińskich wymieniła tych dowódców, którzy myśleli jeszcze po rosyjsku czy po radziecku, jak to woli. Że zresztą chwalili się tym Ukraińcy, że przyszli szkoły amerykańskie, że nauczyli się cenić życie żołnierzy. Wydaje mi się, że jeżeli tak ewoluuje w tym kierunku, to bardzo źle. Ale
Ukraińcy nie mają nadmiaru żołnierzy. Powinni żołnierzy szanować. W związku z tym zawsze wysyła się żołnierze do walki, kiedy przeciwnik jest na tyle zmiękczony, żeby te straty były najmniejsze, żeby to ryzyko strat było bardzo ograniczone. I się całkowicie nie wykluczy, ale żeby to ryzyko strat było ograniczone, żeby te straty ograniczyć. I rolą dowódcy jest, mając w dyspozycji możliwe siły i środki, czynić to, żeby tego przeciwnika tak obezwładnić, żeby on nie miał pełnych możliwości reagowania. A jeżeli nie ma takich środków, to nie prosi przełożonego, żeby mu je dał. To jest teraz zasada i uważam, że dowódcy ukraińscy nie mogą działać bezwarunkowo. Że macie natychmiast takie zadanie wykonać, bo cena, jaką zapłacą za to ukraińscy żołnierze, będzie bardzo wysoka. To mówię, ta operacja na kierunku południowym chłonie ogromną ilość krwi ukraińskiej na pewno też. Tak. Wielu jest dlatego przede wszystkim rannych. Dlatego też trzeba używać wszystkich środków, które by żołnierza wyręczyły w tym działaniu. Zresztą, wie pan, wydaje się, że na tym kierunku zaporowskim nie mają Ukraińcy przewagi w powietrzu. Zdecydowanie nie. No właśnie, i to jest, wie pan, poważny mankament tej operacji, bo warunkiem, bym powiedział, jednym z podstawowych warunków do tego, żeby prowadzić natarcie w jakimś rejonie wybranym, na jakimś kierunku wybranym, trzeba w tym rejonie zdobyć przewagę w powietrzu. Jeżeli Ukraińcy mają takich możliwości, to prowadzą operacje w warunkach przewagi powiedzmy przeciwnika, czyli są narażeni na jego ataki z powietrza. To jest, powiem tak, nie wiem dlaczego się na to decydują. Nie mając przewagi w powietrzu. Wydaje mi się, panie generale, że oni nie są w stanie zdobyć tej przewagi w powietrzu. Czyli nie mają sił i środków. Nie mają sił i środków porównywalnych z rosyjskimi i to nawet powiedział prezydent Wołodymyr Zeleński, że przez to, że nie ma F-16, że może pojawią się jesienią, no to przez to bardzo wiele krwi będzie kosztowała ta ofensywa. Widzi pan, to jest właśnie problem, dylemat dowódców tych najwyższych. Cenę, jaką zapłacą za tę kontrofensywę, w sumie, której oczekiwał Zachód. Ja sobie zadaję pytanie, czy ta kontrofensywa to jest dlatego, że Zeleński chce pokazać Zachodowi, że jednak jemu można ufać, niezależnie od tego, że nie ma warunków do jej prowadzenia, okazuje się. Bo brak przewagi w powietrzu, nawet tej lokalnej przewagi w powietrzu, na kierunku uderzenia, to znaczy, że nie są spełnione warunki do kontrofensywy. Tak. Zadaję sobie pytanie, czy jest to kontrofensywa za wszelką cenę. Jeżeli tak, to źle. Bo straty, jakie ponoszą Ukraińcy, będą bezpowrotne i będą musieli Ukraińcy włożyć wiele wysiłku, żeby je uzupełnić. Ale to dopiero po wojnie wszystko się okaże, jak było naprawdę. Wtedy się będą wszyscy sądzić. Ale na dzisiaj, jeżeli to jest warunek zasadniczy, to że chcemy pokazać, nie mając możliwości prowadzenia operacji, to trochę za mało. To ja jeszcze jako dowódcy. Ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem, panie generale. Dlatego chciałem jeszcze zapytać już od razu, bo myślę, że pan to powie w żołnierskich słowach. Czyli jednym słowem ta ofensywa jakby nie przebiegała, o której mówiliśmy, to też duże uderzenie, które może nadejść. W tych warunkach, gdzie wiemy, że Ukraińcy nie będą mieli przewagi powietrznej, rozumiem, że ona będzie kosztowała bardzo, bardzo wiele żyć ukraińskich żołnierzy. Na pewno tak, ponieważ wojska ukraińskie są narażone cały czas na uderzenia z powietrza, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, że Rosjanie mają przewagę w powietrzu, to lotnictwo ich szturmowe i śmigłowce szturmowe będą zadawały Ukraińcom duże straty. Wie pan, to jest... Byłem przekonany i wierzyłem w to głęboko, że są w stanie jakiś komponent sił powietrznych wydzielić i przygotować, żeby na tą przewagę lokalną wywalczyć. Bo ją trzeba wywalczyć. W powietrzu. Że nie są w stanie wywalczyć, czyli dowódcy ukraińscy nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim wojskom lądowym przed uderzeniami z powietrza. No to już jest... To jest wbrew sztuce wojennej. Wiem. No to jest wbrew doktrynie w ogóle natowskiej, prawda? Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to zapewnić przewagę w powietrzu. Natomiast ja mam jeszcze takie spostrzeżenie, możliwe, że ono jest błędne, ale że od momentu ofensywy niestety Rosjanie znów ostrzeliwują miasta ukraińskie i to niestety
z sukcesami. Ostatnio Odessa, kolejne osoby, które tam zginęły, 4 pociski kalibr przedarły się przez obronę przeciwlotniczą, wcześniej Krzywy Róg. Taką mam teorię osobistą, że to też wynika z tego, że Ukraińcy musieli na front zabrać część OPL-u, część obrony przeciwlotniczej, a Rosjanie to skrzętnie wykorzystują i ostrzeliwują znów cywilów i miasta Ukrainy. Tak, żeby zmusić Ukraińców do tego, żeby ta obrona przeciwlotnicza nie jechała na front, żeby bronili tych miast. No i znów dowódcy ukraińscy stają przed wyborem, czy mają bronić swoich wojsk, które szykują się do ofensywy i walczą właśnie w trakcie tej ofensywy, w tych pierwszych walkach, czy mają chronić cywilów i swoje miasta. To jest też, to już jest jakiś taki kolejny konflikt tragiczny. Powiem szczerze, że jak się zastanawiałem jakiś czas temu, kim nie chciałbym być, to w pierwszej mojej myśli było to, od początku zresztą wojny o tym tak myślę, że nie chciałbym być rosyjskim czołgistą, ale druga moja myśl to była taka, że nie chciałbym być ukraińskim generałem, bo ogrom tego, jakie po prostu bierze, jaką na siebie bierze odpowiedzialność i jakie ma wybory, to by było chyba coś strasznego. Zawsze jak dowódca radzi z takim stresem, panie generale? Znaczy, wie pan, dowódca zawsze stoi przed wyborem. I dowódca musi wybrać, oczywiście. I dowódca z tym wyborem zostaje na koniec sam. Bo dowódca bierze, wydaje tą, znaczy podejmuje decyzję, wydaje rozkaz do realizacji. I dowódca jako jedyny ponosi pełną odpowiedzialność za swoją decyzję. To jest zawsze bardzo trudne, wtedy, kiedy się wysyła żołnierze do walki. Ogromny ciężar, balast taki bym powiedział, ale rolą dowódcy jest być odpornym na takie wyzwania, w sensie, dokładnie tutaj w tych kategoriach psychologicznych, bo niektórzy dowódcy nie dźwigają tego ciężaru odpowiedzialności. Ciężar trzeba dźwigać, jak się powiedziało, jak się podjęło decyzję, trzeba być w realizacji konsekwentnym. Te wybory są najtrudniejsze, o czym pan wspomniał. Czy ludność cywilna ma być osłaniana, miasta, aglomeracje miejskie, czy wojska walczące? Wie pan, tu nie ma chyba wyboru. Jeżeli my mamy tę wojnę wygrać, to na pewno priorytetem są wojska walczące. Natomiast trzeba stworzyć warunki do tego, żeby ta ludność była chroniona, generalnie była wyewakuowana z tych najbardziej zagrożonych, tych ulubionych przez ataki rosyjskie miast. Bo Rosjanie zawsze będą atakowali, atakować będą. Dopóki będą mieli rakiety czy artylerię, będą zawsze terroryzowali ludność cywilną, bo to jest w ich doktrynie też chyba bardzo mocno osadzone mordowanie ludności cywilnej, tak jak jest terminy Ukraińców w różny sposób na terenach okupowanych. Dowódca ma jeden wybór. Wojsko ma walczyć, ma zwyciężać, stworzyć trzeba wojsku warunki do tego, żeby te narzędzia, które są niezbędne do zapewnienia tego zwycięstwa, wojsko miało. Skoro już o tym rozmawiamy, to odejdę na chwilę od takich tematów teraźniejszych, teraz aktualnych i zadam to pytanie, które też już kiedyś panu zadawałem, ale prywatnie. Pan jest generałem, pan dowodził żołnierzami. Co by pan pomyślał o swoich żołnierzach, gdyby dokonali czegoś takiego jak zbrodnia w Buczy? Czy to w ogóle byłoby możliwe w takiej armii cywilizowanej, w armii natowskiej, ale nawet nie natowskiej, po prostu w armii cywilizowanej gdzieś na świecie, w tej chwili poza Rosją i może poza jakimiś krajami, gdzie się rzeczywiście też takich zbrodni dopuszczano, mówię tutaj o Syrii, właśnie o takich reżimach autorytarnych albo totalitarnych. Co żołnierz myśli o takich żołnierzach? Znaczy, że generalnie są to kryminaliści, bo wie pan, w naszej mentalności myśmy nigdy nie mordowali jeńców czy ludności cywilnej. Nie ma tego w naszej mentalności, mentalności zachodniej tego nie ma. Ja może później wrócę do pewnej rzeczy. Natomiast wie pan, jak z tego czasu napisałem, że Rosjanie uważali się za armię nowoczesną, ale nie wystarczy mieć nowoczesne czołgi, nowoczesne PWP, rakiety kosmiczne. Trzeba mieć nowocześnie myślących ludzi. A mentalnie Rosjanie pokazali, że są taką dziczą, jak myśmy sobie wyobrażali kiedyś dzicz, tą ze wschodu chadzającą po Europie,
niszczącą wszystko i wszystkich. I wydaje mi się, wie pan, że Rosjanie nadal, znaczy między nami, Zachodem, tą naszą mentalnością jest ogromna przepaść, która właśnie ta przepaść Rosjanie, ta dzieląca nas przepaść świadczy o tym, że Rosjanie jeszcze nie doszli do tego, aby zrozumieć, że takie mordy jak Bucza czy Irpień nie powinny w ogóle mieć miejsca, nie powinny być dziełem żołnierzy, bo dla mnie człowiek, który morduje ludność cywilną, dzieci, kobiety, jest ubrany w mundur, nie jest żołnierzem. To jest kryminalista, tylko przebrany w żołnierski mundur. To nie mieści się w głowie. Natomiast, wie pan, często na wojnie dochodzi do różnych zdarzeń, wypadków też. Myśmy mieli taki wypadek w Afganistanie, gdzie podarka Rachel, nasi żołnierze w wyniku omyłkowego strzału trafili w wioskę. Tam potem były procesy nad tymi żołnierzami. Niektórzy politycy posądzili tych naszych żołnierzy o zbrodni ludobójstwa. To pewnie właśnie miałem powiedzieć, że te procesy były motywowane politycznie niektóre. I to jest zdecydowanie. Ten proces był uszyty pod zapotrzebowanie polityczne i żołnierzy skutych w kajdanie workami na głowach zamknięto w więzieniu polskich żołnierzy, oskarżając ich o zbrodni ludobójstwa. I po siedmioletnim procesie część została uwolniona od zarzutów, a część została ukarana, wie pan w jaki sposób? Karą, która polegała na tym, że żołnierz musiał konsekwencje ponieść za wykonanie rozkazu. To znaczy, można powiedzieć, że taka kara powinna polegać na trzech pompkach i czterech przysiadach. Żartuję. Natomiast posądzono nas o zbrodnię ludobójstwa i to nie zrobili obcy, tylko to zrobili Polacy. I powiem panu redaktorze jeszcze jedną rzecz, tak jak o tym mówimy. Cały Zachód był zdziwiony, Amerykanie nas bronili. A wie pan, kto się najbardziej cieszył z tego, że polscy politycy oskarżali polskich żołnierzy o zbrodnię ludobójstwa? Rosjanie. Dokładnie tak. No tak jak teraz myślę, że się najbardziej cieszą z powołania pewnej komisji, ale ta rozmowa, nie będę już wchodził. Tak, to jest zupełnie inny temat. Ale myślę, że mamy podobne zdanie na ten temat. Natomiast jeszcze dodam, bo Państwo może tego nie wiedzą, pan generał wspierał cały czas żołnierzy, którzy byli oskarżeni po sytuacji w Nangarkel i pan generał był między innymi obecny na ogłoszeniu wyroku, z tego co wiem. To byli moi żołnierze, ja ich wysłałem na wojnę jako dowódca, czułem się za nich odpowiedzialny. A to widzi pan, jaka jest rola dowódcy. Ja kiedy się dowiedziałem o tym, że ich aresztowano, są w obronie publicznie. Politycy byli zdziwieni. Generał ma odwagę stanąć wbrew cywilnej kontroli nad armią? Tak, bo to byli moi żołnierze, ja byłem ich dowódcą. Oni mi ufali. Oni wierzyli we mnie jako dowódcę. Starałem się tą misję swoją jako dowódcy wypełniać dobrze. Zapłaciłem za to wysoką cenę, ale to jest historia. Wracamy do tematu. To jeszcze jedna anegdotka, panie generale, zanim wrócimy do Ukrainy, to chciałem też państwu powiedzieć, że nasza rozmowa z panem generałem, dlaczego mi tak zależało, żeby z nim odbyć pierwszą rozmowę na tym kanale, między innymi głównym powodem było to, że ja znam troszkę żołnierzy w Polsce różnych i teraz już w stanie spoczynku i ciągle w służbie czynnej, aktywnych i nigdy się nie spotkałem ze złą opinią na temat pana generała. Jego podwładni zawsze mówili o nim dobrze. Powiedziałem mu to ostatnio w Warszawie, kiedy się spotkaliśmy. Nie o wszystkich generałach, mówiąc tak krótko, tak, no, nie znam żadnego innego polskiego generała, o którym tak by mówili żołnierze, z samymi pozytywami. Dlatego też chciałem tą rozmowę tak... Bo ja miałem dobrych żołnierzy zawsze. Zawsze mieliśmy dobrych żołnierzy i za Polaków, polskich żołnierzy się nie musiałem w Iraku gdziekolwiek wstydzić. Bardzo dobre wojsko. No właśnie, i Polacy też chyba wtedy w Iraku współpracowali z Ukraińcami. Pan miał kontakt z oficerami ukraińskimi i z tego co wiem, to dalej pan ma z nimi kontakt. Jak pan ich ocenia? Jak pan ocenia tych oficerów, którzy służyli pod panem, a teraz są tutaj w Ukrainie i walczą? To znaczy generalnie jako dowódca dywizji w Iraku, międzynarodowej dywizji, miałem w swojej dyspozycji pod swoją komendą brygadę ukraińską. To była brygada z Odessy. Jej dowódca jest teraz w Kijowie. Tam dowodzącym w Kijowie i świetnie sobie radzi. Natomiast wojsko jest sprawdzone, wie pan, ci dowódcy, bo tam wielu dowódców jest na kierunku południowym. Jakoś tak nie wiem, z czego to wynika, ale to wynika
pewnie z tych rotacji wojskowych. Wielu jest na kierunku południowym i oni byli bardzo mocno zaangażowani w tą bitwę na przyczółku chersońskim. Tak. To jest dobre wojsko, to są dobrzy dowódcy, odważni, determinowani i moim zdaniem na poziomie brygad i wyżej oni są dobrze przygotowani do dowodzenia. I pan, teraz niektórzy próbują przypisywać, że tamci są po tym poprzedniego systemu, ci są z tego systemu. Nie. Wszyscy ci, którzy zostali w armii ukraińskiej, są Ukraińcami, się czują Ukraińcami. Kiedyś można było ich dzielić, bo dużo było Rosjan, prorosjan i Rosjan. I w ogóle tych, którzy głównie byli szkoleni w akademiach wojskowych rosyjskich. To jest nowe pokolenie dowódców. Nowe pokolenie średniego personelu dowódczego. Oni są inaczej przygotowani, inaczej myślą. I wydaje mi się, że chociażby to dotyczy i nas w dużym stopniu. To, co myśmy w Iraku przeszli, to była taka transformacja przyspieszona. Oni to samo przechodzili, bo tam byli Amerykanie naszymi dowódcami. Taki szybki kurs przystosowania do życia w nowych warunkach operacyjnych. Myśmy przeszli razem z Ukraińcami i innymi nacjami, bo w dywizji było 15 różnych narodowości, którymi się udało Polakom. Polacy dowodzili tymi dywizjami, przecież skutecznie okazuje się. I myśli pan, że później te 8 lat wojny rzeczywiście miało aż tak duży wpływ na tych oficerów ukraińskich, którzy teraz tutaj walczą, że rzeczywiście to doświadczenie jest bezcenne? On tym doświadczeniem Ukraińcy górują choćby nad polskimi żołnierzami? Znaczy, wie pan co, oni przechodzili rzemiosło pola walki. Oni tego doświadczają cały czas. Oni są cały czas w toku walki. I te ci dowódcy, którzy od 2014 roku walczyli, oni byli rotowani. Oni mieli tam swoje te rotacje, te turnusy, kiedy byli na froncie. To jest szczególnie, wie pan, daje im duże doświadczenie w konfrontacji z taktyką rosyjską i z Rosjanami. To jest bardzo ważne. To, czego moim zdaniem Amerykanie w ogóle nie rozumieją. Amerykanie nie rozumieją wschodnioeuropejskiego teatru działań wojennych. Jeden z generałów amerykańskich w roku ubiegłym mówił, chyba w lipcu, że w tym roku latem Krym. Tak się zastanawiałem, cym. Więc wie pan, wydaje się, że to jest bardzo ważne, mieć wiedzę, z kim się walczy, znać jego metody walki, znać jego taktykę, mentalność, zachowania. I mi się wydaje, że Ukraińcy mają te atuty w ręku. Doskonale wiedzą, czego się po Rosjanach spodziewać i jak z nimi walczyć. I to daje im, moim zdaniem, to powodzenie. Kilka miesięcy temu pan mówił, że rosyjska armia nie jest tak słaba, jak wszyscy mówią. No i widzimy teraz, że rzeczywiście się broni w taki sposób bardzo zorganizowany. Tylko ja jeszcze wrócę właśnie jeszcze do tej ofensywy ukraińskiej. Myśli pan, że mimo tej zorganizowanej linii obrony, przygotowania pól minowych, przygotowania doskonałych linii obronnych, pytanie, czy odpowiednio obsadzonych, bo to jest też znak zapytania, o którym wszyscy teraz mówią, ale no mimo jednak tego, że armia rosyjska się przygotowała do tej obrony, to Ukraińcy są w stanie odnieść sukces w tej ofensywie? Jeszcze prawdopodobnie, jak wspomnieliśmy, mimo tego, że Rosjanie mają przewagę w powietrzu. Znaczy, wie pan, moim zdaniem, że wydaje się, że chciałbym wiedzieć, a tego nie wiem, jakim potencjałem dysponują jeszcze Ukraińcy. Czy poziom zaangażowania na południu nie wyczerpie ich potencjału, który mieli przygotowanie na tą dużą operację? Czy trwanie w tej operacji na południu, próby łamania tej obrony, która jest dobrze przygotowana, nie pochłonie część tego potencjału, który był przygotowany na tą dużą operację? Więc od tego bym uzależniał. Czyli pytanie moje jest takie, kiedy Ukraińcy wykonają to główne uderzenie i czy je w ogóle wykonają? Ja chcę wierzyć, że wykonają i myślę, wydaje, że to jest, jeżeli ono ma być, to jest kwestia kilku dni najbliższych. Ale ciągle prowadzenie takiej operacji jak na południu, nie mając przewagi powietrzu, ponosząc straty na polach minowych, na tych fortyfikacjach, angażowanie się tam głównym potencjałem, wyczerpie Ukraińców bardzo mocno. Za 2 tygodnie przy takim zaangażowaniu Ukraińcy mogą nie mieć czym wykonać tego zdecydowanego uderzenia. Ale to jest taka moja ocena operacyjna. Nie wiem, jak to się potoczy dalej, ale brak przewagi w powietrzu, te rozległe pole minowe, setki tysięcy min,
Ta zdolność Rosjan do manewrowego minowania będzie stale zatrzymywało i hamowało tempo natarcia armii ukraińskiej. Nawet ten wspomniany przez pana kontratak 127 Dywizji, to nawet on nie miał na celu, wie pan, może wyparcia Ukraińców, ale często w obronie prowadzi kontrataki po to, żeby wybić z uderzenia przeciwnika, czyli zatrzymać go. Zatrzymać go. No, mam nadzieję, że Ukraińcy wyciągają z tego wnioski. A gdyby pan miał do wyboru właśnie w takiej sytuacji, gdyby pan mógł rzeczywiście uderzyć, miał odpowiednie siły i uderzyć właśnie powiedzmy w takie miejsce, gdzie są przygotowani przeciwnicy, gdzie przeciwnik jest przygotowany i musi ruszyć odwody, te odwody zostaną użyte i wtedy dopiero przeprowadzi główne uderzenie, to by pan się zdecydował za cenę tych żołnierzy, którzy zginą, za cenę tych strat, które zostaną poniesione? Ale nie uderzałbym w tylu kierunkach, tak jak to się dzieje na południu. Nie na trzech, czterech, tylko uderzyłbym na jednym, maksymalnie dwóch, na drugim pomocniczym. Gwałtownym, mocnym uderzeniem głęboko w obronę przeciwnika. Nie szeroko, jak idą Rosjanie, znaczy, przepraszam, jak idą Ukraińcy, szeroko oni idą, przecież od Zaporoża aż pod Donieck atakują, tak, na trzech czy czterech kierunkach, bardzo szeroko. To ogromny wysiłek, to rozprasza artylerii wysiłek. To jest podział na każdy kierunek, to jest podział artylerii, podział środków wsparcia i tak dalej. To jest bardzo trudne operacyjnie kontynuowanie takiej operacji. W związku z tym ja bym uderzył na jednym kierunku, jednym silnym uderzeniem, które by rozbiło na tym wybranym kierunku rosyjską obronę na całą jej głębokość. A potem zobaczymy. Jeżeli by się udało, to w ten korytarz mogą się wlać kolejne siły armii ukraińskiej i rozwijać powodzenie, okrążać przeciwnika. Ale takie szturmowanie na trzech czy czterech kierunkach jednocześnie rozprasza wysiłek bardzo mocno, potencjał wsparcia i wzmocnienia bardzo mocno, stąd jest to naprawdę nieefektywne moim zdaniem. A te postępy, z którymi się chwalą, że 500 metrów, 600 metrów, to nie jest tempo natarcia. To nie jest droga do zwycięstwa. To z czego może wynikać taki sposób prowadzenia natarcia? Być może chcą zmusić Rosjan, przede wszystkim przekonać Rosjan, że to jest kierunek głównego natarcia. I drugie, chcą zmusić ich do ruszenia odwodów. No tak. Ale ja bym na miejscu Rosjan przy tym tempie, jak atakują Ukraińcy, mając taki niewielki postęp na tarciu, to bym spał spokojnie na piątej pozycji jeszcze i jak to Rosjanie, pił pewnie wódkę i zagryzał to rybą suszoną i czekał na kolejne uderzenia, a odwody nie ruszał. Bo nie ma w tej chwili warunków do tego, żeby odwody rosyjskie ruszone zostały. To wynika to ze sztuki wojennej. Nie przełamali pozycji głównej jeszcze Ukraińcy, więc co tu się martwić? No niestety. Czyli jednym słowem, jeżeli Rosjanie znów się, no powiem tak, po prostu spalą i ktoś nie wytrzyma napięcia i rzucą odwody, to może być moment na przeprowadzenie głównego uderzenia. Niech odwody wyjdą do bitwy, niech Ukraińcy te odwody zwiążą walką, żeby one były już w toku walki, wtedy wyprowadzić uderzenie. Jasne. Ja przynajmniej z tego, co rozmawiałem z żołnierzami, a konkretnie z wyższymi oficerami ukraińskimi, oni od początku mówili o tym, że tego się najbardziej boją, że boją się uderzenia w jednym miejscu, próby przełamania, bo obawiają się, że jak tylko wyjdzie na przełamanie armia ukraińska, to po prostu wpadnie w huraganowy ogień lotnictwa rosyjskiego, że Rosjanie masowo użyją awiacji i dlatego to natarcie w takim szerokim pasie w kilku osiach mi się jakoś po prostu z tym skojarzyło, że oni rzeczywiście z jednej strony patrzą, gdzie jest najsłabsza ta rosyjska obrona i już chyba wypatrzyli to dość. To dość zresztą wydawało się oczywiste, biorąc pod uwagę te zdjęcia satelitarne z przygotowaniem linii obrony, a z drugiej strony właśnie no nie boją się tego, że w jednym miejscu Rosjanie skondensują cały swój ten wysiłek lotniczy, że użyją na taką skalę zmasowaną awiacji, bo oni mogą to zrobić, oni wtedy uzyskają przewagę, prawda, i to taką drastyczną. Znaczy wie pan, ma pan rację absolutnie, ale wydaje mi się, że poza operacją tą bojową, tą, która faktycznie się dzieje rzeczywistą, może prowadzić również inne operacje pozorne, bo przecież wojska mają Ukraińcy wzdłuż frontu. Od granicy z Polską przez aż do
Naddniestrza. Więc moim zdaniem można prowadzić różnego rodzaju manewry, działania pozorne, chociażby te pod Białgorodem, które tak bardzo namieszały, a przecież można pójść jeszcze pod Kurski, pod inne miejsca. Także wydaje mi się, że można. I Ukraińcy mają wachlarz możliwości i wierzę w to, że sobie poradzą. No rozumiem. To już na koniec chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jak sobie pan wyobraża pokój tutaj w Ukrainie? On jest możliwy w najbliższym czasie i jak pana zdaniem on będzie wyglądał? Nie wyobrażam sobie pokoju w ogóle między Ukrainą a Rosją w najbliższej perspektywie, tak długo, dopóki żyje Putin. Wierzę, że kiedyś będą mądrzejsi ludzie na Kremlu, którzy będą chcieli pokoju, bo przecież ta wojna pogrąża oba narody, oba państwa. Moim zdaniem zabiegi dyplomatyczne już mają miejsce od stadio lutego, takie bardzo intensywne. My tego nie wiemy, bo to się dzieje za kulisami wszystko. Dyplomacja chińska, rosyjska, znaczy amerykańska, nie rosyjska. Amerykańska czyni zabiegi, żeby wstrzymać działania zbrojne na froncie. I teraz pan dylemat jest, bo pewnie wstrzymanie działań na froncie to będzie polegało na zawieszeniu broni. Powstanie jakieś strefy rozdzielenia, bo przecież trzeba te wojska rozdzielić, żeby wojny nie było, bo nie można powiedzieć Rosjanom, że jak się ich nie oddzieli, to nie będą atakowali. W związku z tym pytanie jest takie, na ile zgodzi się Zełenski, chodzi o zawieszenie broni, bo to będzie się wiązało prawdopodobnie z jakby ze zgodą na utratę części terytorium, które w tej chwili Rosjanie kupują. No bo jakie inne rozwiązanie może być? Przecież Rosjanie nie ustąpią, nie wycofają się z Ukrainy. Nie wierzę w to, że Putin powie, dobra, zawieszenie broni, wycofujemy wojska, Ukraina wraca do swoich granic z 2014 roku. Nikt w to nie wierzy. Więc jaka będzie cena tego kompromisu i tego zawieszenia broni? Wie pan, kontynuowanie wojny bez końca to będzie jeszcze większa katastrofa dla Ukrainy niż teraz jest. Ukraina się nie odrodzi. Będzie cały czas w stanie wojny. W związku z tym szukać trzeba takiego rozwiązania, które będzie dla Ukrainy najlepsze. Nie zależy nam na Putinie wcale, ale nam wszystkim zależy na tym, żeby Ukraina miała satysfakcję z tego, do czego dojdzie prawdopodobnie na jesieni, a mówię tu o zawieszeniu broni, do którego politycy za wszelką cenę dążą. No i może właśnie dlatego Ukraińcy się decydują na tą ofensywę. Za cenę krwi swoich żołnierzy chcą odzyskać jak najwięcej terytorium. Zawsze Skoro? Tak na to patrzyłem. Z tej perspektywy tutaj ukraińskiej, będąc tutaj, zawsze patrzyłem w ten sposób na to. Pan jest na miejscu, pan wie lepiej, pan zna ich opinię, pan zna ich uczucia i wrażenia. Oni się z panem dzielą, my mamy zupełnie inną perspektywę. Na pewno nie tak bliską, jak pan ma. I wydaje się, że pana ocena jest absolutnie właściwa, bo sobie nie wyobrażam, że żaden z nas, Polak też nie zgodziłby się na to, żeby oddać część Polski komuś tam, a szczególnie Rosji, w ogóle nikomu. Takiej opcji nie ma. Zatem absolutnie podzielamy opinie i nastroje Ukraińców. Tak, no oni chcą po prostu odzyskać swoje terytorium. I też zastanawiają się żołnierze, zwykli żołnierze mówią, za co walczyliśmy, za co ginęli koledzy, skoro teraz mamy nagle się dogadać z Rosją, domówić, oni tak mówią. Tak, i to jest właśnie, wie pan, żeby nie było tak jak w 2014 roku, ten upokarzający kompromis z udziałem, te porozumienia mińskie z udziałem Niemców i Francuzów, którzy zmusili Ukrainę, pokażają do upokorzenia. Do tego nie wolno teraz, tym razem dopuścić i teraz trzeba szukać takiego rozwiązania, które w przyszłości da Ukrainie trwały pokój, ale tego pokoju nie będzie, dopóki będzie żył Putin, jego ekipa będzie rządziła na Kremlu. Wcześniej to nie nastąpi. Dobrze, to ja jeszcze zapytam, skoro już ja jestem w Kijowie, a pan jest w Warszawie, ja właściwie pod Kijowem. Panie generale, a jak ta cała sytuacja wpływa na nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza, że niedługo będziemy mieli kolejnego sąsiada z bronią atomową i ten sąsiad jest bardzo zależny od kraju, który wielokrotnie nam groził użyciem różnego rodzaju broni, czy konwencjonalnej, czy nawet właśnie atomowej. Chodzi mi o wypowiedzi różnych polityków rosyjskich. Część oczywiście można brać z przymrużeniem oka, jak byłego prezydenta Miedwiediewa, który jak wiemy jest alkoholikiem. Natomiast no niestety niektórzy politycy wprost w mediach społecznościowych, czy w telewizji, czy po prostu w mediach grozili Polsce ewentualnym użyciem jakiejś broni, jeżeli Polska dalej będzie wspierać Ukrainę. My wspieramy Ukrainę, to chyba jest w naszym interesie. Teraz jeszcze Białoruś dostaje broń atomową. W jakiej sytuacji nas to stawia?
Znaczy generalnie ja uważam, że możemy czuć się bezpieczni. Jesteśmy członkiem NATO, NATO potwierdziło swoją wiarygodność. Wątpiłem w to jeszcze rok temu, dwa lata temu. Teraz się okazuje, moim zdaniem, dzięki wojnie w Ukrainie skonsolidowało się NATO i daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Te pogróżki, które płyną z Kremla, ja bym się w ogóle nim przejmował, bo to jest element wojny informacyjnej. Łukaszenka nie dostanie broni jądrowej, nie będzie miał przycisków, żeby ją odpalić, więc w jego narracji ta broń będzie cały czas istniała. Natomiast moim zdaniem do użycia broni jądrowej nie dojdzie, bo na to nie ma zgody Chin. Chińczycy powiedzieli to w maju ubiegłego roku Putinowi. Broni używać nie masz prawa, możesz o niej mówić, ale użyć jej nie masz prawa, bo doprowadzi to do globalnej apokalipsy. I tego się trzymam. Chce mi pan powiedzieć, że pan rok temu, czy jeszcze przed wojną w Ukrainie, też nie miał takiego poczucia, pełnego poczucia bezpieczeństwa, że NATO nas obroni w razie jakiejś inwazji? Nie miałem, dlatego że w NATO nie było takiej jedności politycznej bardziej, bo militarna była, myśmy się dogadywali zawsze w ramach NATO jako dowódcy, ale nie było, taki powiedział, jednomyślności politycznej. Wydaje mi się, że do koncentracji doszło dzięki Ukrainie i wojnie Ukrainie. Trzymajmy się tego, bo od tego zależy nasza przyszłość i przyszłość Ukrainy też. I wierzę w to, że już nie będzie nigdy problemu z jednością w ramach NATO i to jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. A ci, którzy Polacy mówią, że powinniśmy sami sobie zabezpieczyć swoją suwerenność, to są w błędzie, bo my nie jesteśmy w stanie samymi tego dokonać, a poza tym po co samym, skoro jesteśmy w fajnym środowisku, gdzie mamy wielu przyjaciół wokół siebie, którzy są podobnie jak my, niebawem, może będą, niebawem po zębu uzbrojeni. Mam to na myśli Finlandię, Szwecję, Norwegię, bo bardzo zawsze patrzę w kierunku Bałtyku i Skandynawii, bo wierzę, że oni nigdy nie zawiodą. To już na koniec, a tylko jeszcze dodam, że tutaj spotkałem dwóch Szwedów, jednego Norwega niedawno, którzy pomagali właśnie w Chersoniu, działając jako wolontariusze. No po tym, jak została wysadzona ta tama, już jeszcze właśnie na koniec, jak pan ocenia to wysadzenie tej tamy? Bo rozumiem, że jako żołnierz, no to dopuściłby pan do czegoś takiego, żeby wysadzić taką tamę? Ja rozumiem, że to Rosjanom przyniosło olbrzymie korzyści, jeśli chodzi o aspekt militarny, no ale efekty są dramatyczne i ekologiczne efekty dla ekosystemu, dla Morza Czarnego, dla wszystkich tak naprawdę, nawet nas to jakoś dotknie pośrednio, Polaków, ale tutaj w Ukrainie to jest tragedia, to co się wydarzyło właśnie tam. Wie pan, stara zasada wojskowa to jest celu święca środki. Dla Rosjan za zniszczenie tej zapory to jest osłona lewego skrzydła wojsk, które się bronią Zaporożu. To jest bardzo duży zysk, bo zyskali dzięki temu kilka pułków, które na front skierowali i skrócili front o 100 kilometrów. Front czynny. Natomiast z punktu widzenia obywatela, Polaka, każdego człowieka świata, globalna zbrodnia, terroryzm, który stosują Rosjanie, bo to niepotrzebne, ale powtarzam, Rosjanie mają swoje cele i oni uważają, że celu święca środki. Natomiast z naszej perspektywy bandytyzm w najwyższym, najgorszym wydaniu, o czym dzisiaj mówiliśmy, a co są Rosjanie. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie generale. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i do zobaczenia. Proszę pan dba o siebie i o swoje bezpieczeństwo. Dziękuję. Dziękuję, pan generał. Zawsze mi to mówi, jak się widzimy, jak się słyszymy. Proszę państwa, moim gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Jeśli podobało się państwu to wideo, to proszę o polajkowanie, zasubskrybowanie mojego kanału. Można mnie także wesprzeć za pomocą portalu patronite.pl.